Dziękuję mieszkańcom Tembłowa, a także wsi tworzących tembłowską parafię za podjęcie trudu organizacji gminnoparafialnych dożynek. Szczególne podziękowania należą się panu sołtysowi Bogdanowi Świetlińskiemu, Radzie Sołeckiej, paniom z koła gospodyń wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Ludowemu Zespołowi Sportowemu Dom Tembłowo. Składam także podziękowania pracownikom Wolsztyńskiego Domu Kultury, a szczególnie Zespołowi Pieśni i Tańca Tembłowo za przepięknie przedstawiony obrzęd dożynkowy, a także zaangażowanym pracownikom Urzędu Miejskiego. Bardzo serdecznie pragnę podziękować Wolsztyńskiej Orkiestrze Dętej za uświetnienie dzisiejszej uroczystości. Składam wyrazy podziękowania sołtysom oraz przedstawicielom wsi tworzących naszą małą ojczyznę za przyniesione symboliczne dary z plonów naszej ziemi. Bardzo serdecznie dziękuję wam wszystkim, szanowni zebrani, za udział w dzisiejszej uroczystości. Życzę wszystkim zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz dalszej wytrwałości w zmaganiach z codziennością naszego życia. A dziś bawmy się i radujmy, bo nadszedł czas zasłużonej zabawy i odpoczynku po ciężkiej pracy. Dziękuję bardzo za uwagę. Moi kochani, ja miałem to przemówienie przygotowane dłuższe niż kazanie, ale ponieważ tak słońce pali, a ja jestem w czarnym, więc już nie rozumiecie, co tu się dzieje, to patrzę szybko, żeby stąd uciec i się przebrać i przyjść z powrotem już. Chciałem wobec tego, moi kochani, najpierw bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich tutaj obecnych, od stołu prezydialnego, poprzez gości, delegacje, zaproszeni, którzy tutaj są, wszystkich gości, którzy przybyli z różnych zakątków naszej gminy, a w sposób szczególny moich kochanych parafian tutaj tembłowskich ze wszystkich pięciu wiosek. Chcę wam życzyć miłej, pięknej zabawy, bo to jest ku temu czas. Podziękowaliśmy Panu Bogu i Matce Bożej, bo dziś święto przecież Matki Bożej, Niebowziętej. Teraz czas na piękną zabawę. I przy tej okazji chcę was wszystkich bardzo serdecznie zachęcić. W tych niebieskich namiotach parafia organizuje loterię fantową, z którego dochód jest przeznaczony na remont dachu kościoła, tego, w którym byliśmy na mszy świętej. Niestety już tam cieknie i czas na niego. Wiele nagród, jak widzicie tu główna, skuter, telewizor, kosiarka, rowery. Zachęcam, bo może się okazać, że za niewielką sumę nie tylko nie będzie stratne, ale sporo przyniesiesz do domu. Następne wystąpienie, jak słońce trochę zajdzie. Szczęść Boże wszystkim!